To program Minął Tydzień. Michał Koźlik, witajcie. Obie warszawskie diecezje gotowe na przyjazd pielgrzymów z całego świata. Od 20 do 25 lipca stolica będzie gościć kilkanaście tysięcy uczestników dni w diecezjach, poprzedzających Światowe Dni Młodzieży. Zostaną dla nich zorganizowane koncerty i wycieczki tematyczne. Będą bezpłatne wejścia do muzeów oraz strefa kultury na krakowskim przedmieściu. Podczas dni w diecezjach w Warszawie pielgrzymów i turystów będzie wspierać około 600 wolontariuszy. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, one z natury rzeczy na pierwszym miejscu będą nastawione na wymiar religijny. Jesteśmy świadkami bardzo intensywnej kooperacji różnych podmiotów. Uczymy się współpracować w dobrych celach. Zorganizujemy na skwerze Huwela przy krakowskim przedmieściu miejską strefę kultury. Będą tam wydarzenia kulturalne, sportowe, społeczne. Ruszyła druga fala zapisów. Wiem, że w archidiecezji, do archidiecezji przyjęły kolejne grupy z Argentyny, do nas na przykład kolejne grupy z Indonezji, z Dżakarty. Wczoraj duża grupa w nocy też się zgłosiła. Podpytywałam wolontariuszy parafialnych. No to bardzo często mówili, że w zasadzie to oni są już gotowi, nie mogą się doczekać, kiedy przyjadą, a rodziny to już w ogóle wyczekują z niecierpliwością. Czekali na nie 10 miesięcy i wreszcie się doczekali. Uczniowie i studenci rozpoczęli wakacje. Za nimi trudny czas zaliczeń i sprawdzianów, przed nimi długi wypoczynek. Z okazji zakończenia roku szkolnego życzenia młodym ludziom złożył ksiądz arcybiskup Henryk Hozer. Uczniom szkół podstawowych i średnich, wszystkim studentom, którzy kończą rok akademicki, życzę, żeby nadchodzące wakacje były okresem nie tylko odpoczynku, ale refleksji, spojrzenia na świat, ocenienia tego, co widzicie i jednocześnie zmieniania tego świata, do którego jesteście posłani. Niech te wakacje będą szczęśliwe, nie tylko wolne od wypadków i nieszczęść, ale przede wszystkim niech będą ogromnym wzrostem sił duchowych i fizycznych. Niech będą również wielkim dziękczynieniem za wszystko, co dotychczas otrzymaliście i co zdobyliście. Niech będą również wyrazem wdzięczności dla tych, którzy wam pomagali. Niech Pan Bóg wam błogosławi. Zbliża się 25-lecie istnienia diecezji warszawsko-praskiej. To już w przyszłym roku. Z tej okazji warto przyjrzeć się bliżej jej funkcjonowaniu. Czym jest diecezja? Kto nią zarządza? Jakie zadania ma kuria? I czy zwykły śmiertelnik może coś w niej załatwić? O tym dziś porozmawiamy z kimś, kto tych spraw jest naprawdę bardzo blisko. Dziś naszym gościem jest kanclerz kurii warszawsko-praskiej, ksiądz dr Dariusz Szczepaniuk. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam. Kto to taki kanclerz kurii? Pełni ksiądz tę funkcję dla wielu pewnie bardzo tajemniczo brzmiącą. Tak, choć określenie na pewno jest znane i popularne, ale domyślam się, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, kto to jest kanclerz. Najprościej mówiąc, kanclerz to osoba, która w kurii biskupiej kieruje kancelarią, pracą kancelarii. Nie tylko sekretariatem arcybiskupa, bo biskup ma swojego sekretarza, ale administracją całego urzędu kurialnego. Czyli to nie jest tak, że jest ksiądz taką prawą ręką samego biskupa, ale odpowiada też za całość spraw administracyjnych diecezji. Tak, tak. Nie tylko kurii warszawsko-praskiej, ale również diecezji i tych wszystkich spraw, jakie dzieją się w poszczególnych parafiach naszej diecezji. No i co to za sprawy? Za co jest na przykład ksiądz odpowiedzialny? Za skład osobowy parafii? Czy to też, w sensie chodzi mi o kapłanów, którzy pracują w danej parafii, zmieniają się co jakiś czas, czy to też należy do księdza obowiązkowego? Też. Dlatego te zmiany trzeba przygotować. Trzeba je przedstawić księdzu arcybiskupowi, omówić, przedyskutować i oczywiście z innymi osobami, ale u nas to również należy do kanclerza. Wszystkie sprawy administracyjne parafii. Księża przychodzą czy dzwonią po to, żeby zapytać, zasięgnąć rady, jak postąpić w danej sytuacji, zarówno w sprawach administracyjnych, jak i tych, które dotyczą sakramentów świętych, spraw duchowych. Kuria no jest po to, żeby pomagać również radą, doświadczeniem i kierować w sytuacjach trudnych.
Czyli można powiedzieć, że ksiądz ma ogromną wiedzę na temat tego, jak funkcjonuje parafia, dlatego że te informacje do księdza najróżniejsze spływają, o różnych rzeczach ksiądz decyduje, ale też no, różne pytania i wątpliwości są do księdza właśnie adresowane. Tak, wymaga się do tego wiedzy i doświadczenia, które nabywa się z czasem. Jest wiele takich spraw, które bywają zaskakujące. Ale oczywiście, że po zasięgnięciu rady, także innych osób, często wspólnie próbujemy te problemy rozwiązywać. Wiemy już, kim jest kanclerz kurii, ale ktoś zapyta, ale kanclerz czego? No wiadomo, kuria, biskupia to też pojęcie, które funkcjonuje w takiej powszechnej świadomości, ale ciekawy jestem, co na ten temat powiedzą nam warszawiacy, których zapytaliśmy o to, czym jest kuria i czym jest jeszcze kilka innych rzeczy i spraw. Czy pani wie, co to jest diecezja? No wiem, co to jest diecezja. To co to jest diecezja? To jest miejsce, gdzie przebywają księża, tak? A kuria? To pewnie kuria to jest miejsce, gdzie przebywają księża. Co to jest diecezja? Jakiś okręg kościelny, jakiś tam... Diecezja to... Kuria wiadomo, to są... O matko. Czy pani wie, co to jest diecezja? Nie, nie orientuję się zupełnie, przykro mi, spieszę się. Czy pan wie, co to jest diecezja? Diecezja? Czyli organ w kościele. A kuria? Też, też w kościele, tylko nieco wyżej. No diecezja na przykład w parafii jakiejś może być. A kto rządzi w kurii? Biskup. Wie pan jeszcze, kto jest zastępcą biskupa? Jak to się nazywa ta funkcja? Już nie. A kto przewodniczy w kurii i w diecezji? W kurii arcybiskup. Prawą ręką biskupa jest? No, arcybiskup. Wie pani, kto przewodniczy kurii i diecezji? Biskup. A prawa ręka biskupa? Pomocnik biskupa. Taka prawa ręka. Nie wiem, kardynał? Nie wiem. Jak widać, wiedza na temat tego, jak funkcjonuje diecezja i czym jest kuria i tak dalej, jest no, różna. Niektórzy wiedzą, niektórzy nie wiedzą. Warto więc ten temat zgłębiać. Wracając właśnie do kurii diecezjalnej, kurii biskupiej, jaka jest poprawna nazwa? Kuria biskupia czy diecezjalna? Czy to jest zamienne? Zamienne. Czy można to porównać do, nie wiem, urzędu wojewódzkiego kościoła? Czy to jest jakaś, może coś na kształt ambasady Watykanu w danej diecezji? Jak można opisać, czy do czego przyrównać kurię? Mhm. Bardziej bliskie porównanie byłoby do tego urzędu wojewódzkiego, bo w Polsce mamy wiele diecezji. Każda diecezja, każdy biskup diecezjalny posiada swoją kurię. Natomiast nie jest to analogiczne do ambasady, dlatego że ambasadą Stolicy Apostolskiej w Polsce jest nuncjatura. Czyli kuria to nie jest tylko siedziba biskupia, jak zwykło się może myśleć, ale to jest coś o wiele więcej. To jest coś, można powiedzieć, że to jest po prostu urząd. Mhm, tak, urząd, w którym urzęduje biskup wraz ze swoimi pracownikami. To ile mniej więcej osób pracuje w kurii? Nasza kuria nie ma bardzo rozbudowanej struktury i nie zatrudnia wiele osób, ale jest kilku kapłanów, kilka sióstr zakonnych i kilka osób świeckich. Taka zasadnicza kuria składa się z kilkunastu osób. Są jeszcze instytucje diecezjalne, które są rozbudowane, które zatrudniają wiele osób. One tworzą kurie w terenie, również typu Caritas, duszpasterstwo rodzin, ale sama kuria biskupia nie zatrudnia zbyt wiele osób. Mówi ksiądz o osobach świeckich. Czym zajmują się osoby świeckie w kurii diecezjalnej? Pracują w sekretariacie. Na przykład tak jest w naszej kurii. Albo pełnią jakieś inne funkcje pomocnicze, bo tak samo jak każdy urząd musi być posprzątany, musi być przygotowany do tego, żeby osoby pracujące w poszczególnych wydziałach mogły we właściwy sposób podejmować swoje funkcje. To ciąg dalszy tego słowniczka diecezjalnego. Jak słyszeliśmy, osoby przez nas pytane miały chyba największy problem z pojęciem wikariusz generalny. To też jest ważna funkcja. No właśnie,
kim jest wikariusz generalny w diecezji? Wikariusz generalny jest to osoba mianowana przez biskupa do załatwiania konkretnych spraw, jakie biskup deleguje takiemu kapłanowi, bo zawsze musi to być kapłan. A czy może to być któryś z biskupów pomocniczych? Czy... Oczywiście. Zazwyczaj tak jest, że wikariuszem generalnym jest biskup pomocniczy. Ale oprócz biskupa pomocniczego mogą też być wyznaczeni inni kapłani do takiej funkcji. Wikariusz generalny uczestniczy we władzy biskupa diecezjalnego w wyznaczonych mu kompetencjach przez tegoż biskupa. Czyli można ogólnie powiedzieć, że biskup diecezjalny, choć ma władzę nad całą diecezją, to nie kieruje nią sam i bezpośrednio, ale z całym sztabem swoich współpracowników. Oczywiście, którzy mu pomagają w wykonywaniu tej władzy rządzenia. Ostateczny głos zawsze należy do biskupa diecezjalnego. On jest szefem, ale ma do pomocy innych, którym zleca poszczególne kompetencje i którzy w jego imieniu te zadania pełnią. Oprócz wikariusza generalnego są jeszcze wikariusze biskupi. Mówi ksiądz o tym właśnie, że biskup ma ostateczne zdanie na terenie swojej diecezji. I to, tu od razu też nasuwa się ciekawy temat, tak zwanej, to będzie trudny wyraz, jurysdykcji terytorialnej. W Kościele mamy tak naprawdę jurysdykcję terytorialną, tak, nie osobową. To oznacza, że mój biskup nie musi być zawsze moim biskupem, tylko zależy to od miejsca mojego zamieszkania. Jeśli się przeprowadzę do innej diecezji, to moim biskupem będzie już biskup tej diecezji, a nie tej, w której się urodziłem. Dlaczego tak to jest i jakie to ma konsekwencje dla ludzi? Dlatego, że podstawowym czynnikiem, który decyduje o przynależności do diecezji, jest terytorium, miejsce zamieszkania lub zameldowania. Dlatego tam jest moja parafia i tam jest moja diecezja, gdzie mieszkam. Czy jest jakiś okres przejściowy? Czy to zależy od tego, jak długo mieszkam w jakimś czasie, w jakimś miejscu? Jeśli ktoś często zmienia miejsce zamieszkania, to tak naprawdę nie wie, do którego kościoła dziś, należy. Co dziś jest bardzo popularne, no że ludzie się przemieszczają. Przynajmniej 3 miesiące. Aha. I tu przechodzimy płynnie właśnie do tematu diecezji, bo z tą jurysdykcją terytorialną też są związane czasami ciekawe historie. Jak wiemy, w Warszawie mamy podział na 2 diecezje. Wielu ludzi to szokuje, nie rozumieją tego podziału. To jest jedyne miasto w Polsce, które przez sam środek płynie granica między 2 diecezjami. I czasem może do tego dojść, choć rzadko, że w pewien piątek obowiązuje post wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w jednej diecezji, ale w drugiej nie, dlatego że dany biskup, jeden lub drugi, udzielił dyspensy. Więc jest 2 kolegów mieszkających po 2 stronach Wisły. Jeden z nich może zrobić grilla, drugi nie może. I nie rozumie dlaczego. Tak bywa. Oczywiście wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że w stolicy mamy 2 diecezje. Archidiecezję warszawską i diecezję naszą warszawsko-praską. W przypadku tego typu chociażby dyspens od postu staramy się, żeby już było to ujednolicone i zazwyczaj kontaktujemy się ze sobą przed udzieleniem bądź nieudzieleniem dyspensy po to, żeby po obu stronach Wisły było tak samo. Czym więc jest diecezja? Wiemy już, czym jest kuria, czym są poszczególne jej urzędy. No ale oczywiście diecezja to nie urząd, diecezja to teren. No, oczywiście teren, na którym mieszkają konkretni ludzie. Diecezja jest kościołem partykularnym, kościołem lokalnym, na czele którego stoi pasterz, czyli biskup, który posiada swoje duchowieństwo, które do danej diecezji należy, i wiernych, którzy właśnie chociażby na skutek zamieszkania na danym terenie przynależą do tej konkretnej diecezji. Biskup ma pełną władzę nad diecezją, ale czy ostateczną? Jest przecież jeszcze konferencja episkopatu, jest przecież jeszcze papież. Jak te relacje wyglądają? Biskup samodzielnie podejmuje decyzję i nikt inny nie ingeruje w decyzję biskupa. Ale oczywiście mogą się pojawiać różnego rodzaju kwestie sporne i tak jak
w sferze cywilnej, świeckiej, to tutaj też jest możliwość odwołania. Mamy konferencję episkopatu, mamy stolicę apostolską. Mówimy jednak, że papież sprawuje absolutną władzę w Kościele, to znaczy bezpośrednią. On mógłby przyjść do jakiejś diecezji, do jakiegoś biskupa i jakąś sprawę rozwiązać tak, jak on by chciał. Czyli to odczuwamy jakieś takie napięcie między tym, gdzie ta władza w Kościele jest. Tu trochę wypływam na szerszy temat niż diecezjalny, ale również bardzo ciekawy. Gdzie ona faktycznie się skupia? Czy jest tak, że stolica apostolska to jest takie centrum Kościoła, w którym skupiona jest pełna władza, a diecezje to są tylko takie, można powiedzieć, odnogi stolicy apostolskiej? Czy może jest inaczej, że ta podstawowa komórka administracyjna Kościoła to jednak diecezja, a wszystkie one jakoś podlegają papieżowi w pewnych kwestiach? Podlegają papieżowi, oczywiście, ale biskup posiada zwyczajną i własną władzę. On jest niezależny w swoich decyzjach. Oczywiście, tak jak każdy kapłan jest posłuszny swojemu biskupowi. Tak samo biskupi podlegają papieżowi, który jest najwyższą instancją w Kościele i każdą decyzję oczywiście biskupa papież mógłby zmienić, jeżeli byłyby racje ku temu i taka byłaby wola papieża. Natomiast papież, mianując jakiegoś biskupa pasterzem danej diecezji, oddaje tą diecezję pod jego zarząd. Wtedy biskup odpowiada za uświęcanie, nauczanie i rządzenie w tej diecezji. Czy możemy więc powiedzieć, że skoro tak to wszystko zostało w Kościele ustanowione, to decyzja biskupa równa się Boża wola? To znaczy, to jest pytanie o to, trochę o taką demokrację w Kościele. Chodzi mi o takie zachowania właśnie wiernych w trudnych momentach. Czasami zdarza się, że w danej parafii jest jakiś konflikt między proboszczem i wiernymi. Czasami dochodzi do, nie wiem, protestów, demonstracji czy jakichś wezwań do biskupa o zmianę proboszcza. Czy to zachowanie jest dopuszczalne? Czy biskup jakby bierze pod uwagę taką opinię wiernych? Czy wierni powinni przyjąć decyzję biskupa, ufając, że ona jest najlepsza z możliwych? Oczywiście to byłoby bliskie ideału, gdyby tak było, bo jeżeli biskup dokonuje jakiejś zmiany, to ma ku temu rację. Nie dzieje się to w sposób przypadkowy. To nie jest losowanie. Nie jest losowanie, tak. Czy przestawianie pionku. Wiele czynników trzeba wziąć pod uwagę i potrzeb, bo zazwyczaj tak jest, że jeżeli jest dobry kapłan i po kilku latach odchodzi z parafii, to będzie szkoda. I wszyscy chcieliby, żeby on jeszcze pozostał, ale mając 190 kilka parafii w diecezji, biskup musi zaradzić wszystkim potrzebom i musi tak zorganizować pracę w diecezji, w parafiach, żeby to wszystko działało. I zmiany są konieczne, bo jedni księża przychodzą na emeryturę, inni są wyświęcani na kapłanów i przydzieleni do pracy i takie ruchy w diecezji mogą być. Ale bywa tak, że wierni z konkretnych parafii przyjeżdżają do kurii, do kanclerza, właśnie czy w wyjątkowych sytuacjach do biskupa, po to, żeby prosić o pozostawienie księdza lub o zmianę. Nie zawsze tak łatwo godzą się z wolą biskupa. Ale tu trzeba pamiętać o tym, że w Kościele nie ma demokracji. Ale jest jednak wsłuchiwanie się, właśnie to jest też ciekawe, że papież Franciszek w jednej ze swoich najnowszych encyklik powiedział taką rzecz, która dla wielu była może szokująca, że biskup to jest owszem pasterz, ale jak to pasterz powinien czasami iść za ludem, wsłuchiwać się w to, dokąd te owce podążają i jakby zaufać też temu, że gdzieś w tym ludzie Bożym ta Boża wola też się może objawiać. Czy to jest coś rewolucyjnego? Czy to może zmienić jakby... Czy to jest coś, co może dać wiernym nadzieję, że biskup to nie jest tylko ten, który ma władzę, decyduje, którego trzeba słuchać, ale to jest ten święty Piotr, który służy. Tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, że to nie jest przestawianie pionków i żeby dokonać w sposób taki odpowiedni tych zmian, oczywiście, że musimy znać danego kapłana.
musimy czasami zasięgnąć rady, żeby wiedzieć, czy on poradzi sobie w parafii miejskiej, czy będzie bardziej realizował się w parafii wiejskiej, czy poradzi sobie w szkole, w mniejszej, w większej, w liceum, czy w gimnazjum. Dlatego to wymaga też rozmów i z proboszczem na przykład, czy z dziekanem, ale także z ludźmi świeckimi, którzy mają z nim kontakt i bardzo dobrze znają jego nie tylko zalety, ale pewne charyzmaty i walory, które posiada i które mógłby realizować. Wróćmy jeszcze na chwilę do kwestii historii naszej diecezji, bo to był ciekawy wątek. Wiemy, że mamy dwie diecezje na terenie Warszawy, ale oczywiście one obie wykraczają poza teren Warszawy, ale dlaczego tak się stało? Dlaczego nie może być tak, jak kiedyś było, wielka archidiecezja warszawska, w której cała stolica się mieściła? Oczywiście papież Jan Paweł II dokonał takiej reformy granic polskiej diecezji, powołując do istnienia nowe diecezje, bo poprzednie były bardzo duże. Proszę zwrócić uwagę, że ówczesny arcybiskup metropolita warszawski był również biskupem gnieźnieńskim. To było ogromne terytorium, które później zostało podzielone, stworzono nowe diecezje. Z tego całego naszego, powiedzmy, terytorium wyoddzielono diecezję łowicką i diecezję warszawsko-praską. Cel był taki, aby biskup był bliżej ludzi, aby ułatwić kontakt biskupa z wiernymi i odwrotnie, i wiernych z biskupem. I tak mamy dużą diecezję, chociaż ona nie jest duża terytorialnie, ale jeżeli na terenie diecezji warszawsko-praskiej żyje około 1 200 000 ludzi, to jest to duża diecezja. To jest też diecezja charakterystyczna, ponieważ większość mieszkańców jest przyjezdnych, często zmienia miejsce zamieszkania. Czy to powoduje jakieś trudności organizacyjne, takie właśnie administracyjne w diecezji? To, że my nie wiemy do końca, ile tych diecezjan jest, czy oni cały czas są na tym terytorium, czy ich nie ma. Pewnie, że to są liczby takie ogólne, ale parafie poszczególne mają swoje statystyki i wiedzą, ile wiernych do parafii należy. To się weryfikuje też w czasie wizyty duszpasterskiej i kolędy, czy w czasie różnych spraw, które księża załatwiają w kancelariach parafialnych. Dziękuję bardzo księdzu za wizytę w naszym studiu. Naszym gościem był dziś kanclerz kurii warszawsko-praskiej, ksiądz dr Dariusz Szczepaniuk. Życzymy wszystkiego dobrego w tej pracy, wymagającej czasami podejmowania ważnych, trudnych decyzji. A Państwa zapraszam do obejrzenia kolejnego programu Minął Tydzień. Już za tydzień znowu podsumujemy 7 dni życia naszej diecezji. No i jeszcze na koniec zachęcam do tego, żeby przyglądać się bliżej funkcjonowaniu naszej diecezji, która jest naszym kościołem lokalnym. A jak to robić? Najlepiej przez nasze diecezjalne media, m.in. przez Salve TV. Do zobaczenia.